Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Dzięki wam za pomoc przy Forzatonie. Udało nam się odblokować tego wagona. Się nazywa Wuling Sunshine chyba. Rimaka chyba, nie wiem, czy będę odblokował. Może sobie odblokuję, bo... Ale mam już Rimaka, to jest dobra auto, no nie? Dobra, co to jest? 13 roku. No samochód wygląda... dziwnie. Wygląda jak takie auto typowo do jazdy. Nie do ścigania się ani nic, no nie? Jakby nic wyjątkowego tak naprawdę. W jakiej on jest klasie tak w ogóle? Co to jest za klasa? Vans and Utility. Po prostu coś typu... Nie wiem, co tu mamy z tej klasy jeszcze? Transita? Transit... Ty, ten Transit wygląda jakby można było go zrobić na koło, no nie? Jakby... Ojej, nie widzę swojej fury. Czekaj. Jakieś chińskie znaki. 1-2-E. Zobaczmy, o co w ogóle chodzi z tym samochodem? Na Wikipedii go nie ma. Nie, no, niby jest ten rocznik, ale tu widzę, że przednie lampy są inne niż na Wikipedii. Ty, to jest lekkie! 985 do 1050 kg. To chyba z kartonu jest. Może to jest jakaś wersja RS, no nie? Jakaś sportowa czy coś. A Sunshine S 13 roku. Czekaj, to jeszcze go wpiszę. Na Autoświat jest opisany: taniej już nie można. Naprawdę nie ma o tym modelu w internecie. Znaczy ciężko znaleźć coś o tym modelu w internecie. To chyba jest z liści i gałęzi ten samochód. Po chińsku napisz, nie ma chińskiej klawiatury. To jest dość samochód wygląda jakby ważył z 5 ton, no nie? A on waży, słuchajcie, mniej od tej Audisy, która jedzie koło mnie tutaj. Od tego BMW mniej waży. BMW gdzieś tak koło 1500 kg waży, nie? Coś koło tego. Słuchajcie, on waży tyle, co ten Koenigsegg tutaj obok. Ten Jesko. Jesko gdzieś koło 1000 kg waży, nie? Nie wiem, co można z nim zrobić. Zaraz zobaczymy. Dopiero co go odblokowałem. Zaraz go zrobimy, na spokojnie. Najpierw go obejrzymy. Tutaj ten mocarny silnik jeden. Ale silnik ustawiony wzdłużnie. A? Wzdłużnie jest taniej. Dobra. Da się to otworzyć? Ej, no nie! Dlaczego te drzwi nie są rozsuwane? Tragedia. Ale ty... Wygłuszenia? Zero. Zobaczcie, sama blacha i od razu jest środek, no nie? Kurde. Jaka tragedia. No już taniochę czuć nawet w tej Fordzie, słuchajcie. Pod tym względem. Wsiadam do tyłu. Zobacz. Tutaj... jak to się nazywa? Wyposażenie typu CBC. Całkowity brak czegokolwiek. To jest właśnie to wyposażenie, no nie? No co? Wskazuje paliwo? Wskazuje. Mój pierwszy samochód nie wskazywał poziomu paliwa nawet. Pięciobiegowa skrzynia biegów. Spoko, musimy coś z tym zrobić. No, nie możemy tego tak zostawić, kurde. W Fordzie musimy mieć samochody, które naprawdę coś, moi drodzy, znaczą. Nie możemy mieć takiego dziadostwa. Robimy go. Gotowi? Bodykit. Zaczynamy od bodykitu. Swapy. Gotowi na swapy? Oh yeah! Ile będzie ważył więcej? Ty, no niewiele więcej będzie ważył. Nie. Pasuje mi bardziej ta V8 6 litrów. Lepszy dźwięk ma. Dobra, mamy. Felgi zostawiam te, co są. Koła, bo one są mega śmieszne. Tu nie można tak przeskoczyć z tego zawieszenia na te od razu. Ale dajemy oczywiście driftowe. Klatka bezpieczeństwa? Dawaj. Driftowy dyferencjał i lecimy moc. 995 koni mechanicznych, 1303 kg wagi. Myślę, że będzie spoko. Wybiorę może jakieś takie normalne. Lepiej chyba będzie, nie? Dawaj to.
Tak, do bagażnika wsadziliśmy ten silnik. Więc nie wiem, ile to pojedzie, powiem wam. O, w sumie... Tak, tatusiowóz dla mnie to jest doskonały. Patrzcie, jakie szerokie bydle nam wyszło z tego. Wychodzimy z garażu. O Boże, dobra, czekaj, teraz zobaczmy sobie... Skrzynia biegów jest dobrze ustawiona. Co jest? Ej, przyspieszenie od 0 do 97 failed? Czyli nie da się? Prędkość maksymalna 46 km na godzinę? Coś, co jest z tym tuningiem? Powinien polecieć. O Boże. Nie, no ja się rozpędziłem. Ty. Ej, to chyba fajnie będzie driftować. To jest glitch jakiś, no. To chyba będzie fajnie driftować. Wiesz co, ja się przełączam na kierownicę. Lepsze opony dać, bo trochę za mało kontroli mam nad nim. Jest za mocny gość. Damy mu lepsze opony. A jak nie ma klatki bezpieczeństwa? Zainstalowałem. Ty, faktycznie. Nie, no ma! Ma klatkę bezpieczeństwa, wszystko jest. Czekaj, dajmy te opony. Semi-sliki, to już jest poważna opona. Dobra, powinny być dobre te semi-sliki. I wychodzimy i zobaczymy teraz. Kurde. Dobra, idę sobie w góry. Tutaj jeszcze raz spróbuję. Pyk. Jakie malutkie te kółeczka są, zobaczcie sobie na to. Ja specjalnie nie dawałem jakichś tam większych felga ni nic, nie? Odbiło tutaj. Ja pierdziel. Wyobrażasz sobie takim vanem? O! No dobra, jest trochę mały, to jest w sumie wielkość SUV-a, no nie? A wygląda tak jakby to był jakiś autobus czy coś takiego. Ale dowalili z tym bodykitem, no nie? Totalnie. Czy na Steamie działa dobrze Forza? Nie testowałem jeszcze na Steamie Forzy Horizon 5. Z czwórką miałem trochę problemy, jeśli chodzi o sterowanie. Dziwny jest ten samochód, strasznie. Ja będę musiał go do driftu jeszcze trochę przystosować, bo teraz zrobiłem tak na szybko. Ale wydaje się być taki nieprzyjemny do driftu, co? Może jakbym
ciśnienie trochę obniżył w oponach z tyłu. Aha, czekaj, bo tu mi się obniżyło. To dlatego, dobra, spróbuję jeszcze. Mi się tu pozmieniało, pany. Spróbuję teraz. Teraz będzie dobrze. Ja pierdziel. Tutaj jest rondo? Nie, tu jest chyba rondo. Jak rondo się nim trzepnie, to już będzie spoczko. Ale wątpię, czy bym dał radę tak rondo ładnie zrobić. Patrzcie, on cały czas boksuje tymi kołami, ale tak, no nie wiem, tak jakby miał bardzo dużą turbo dziurę. Takie mam wrażenie. A nie ma, bo przecież ma kompresor, no nie? Dziwne. Mega dziwne to. To może na innym silniku byłoby lepiej? Nie wiem. Jakoś tam lata, ale nie jestem zadowolony. A wydaje się taka duża buda, no to powinna fajnie. Taka być stabilna i w ogóle. Ale utrzymać go w takim ładnym, długim lifcie nie jest prosto. Śmieszny ten samochód. Ręce mi się poplątały. Dobra, ostatnia rzecz, jaką musimy sprawdzić. Co ten samochód tutaj ma? Ma super spina, ziomel. No, jednego ma tylko. Odblokowujemy i zobaczmy, co nam się ten. No faktycznie, z tych spinów tak. Nie do końca, no nie teraz. Słabo to, słabo lecą te rzeczy. Naprawili grę, słuchajcie. Ja pierdolę, dziwny samochód, mega.